Witajcie w kolejnym filmiku. Dzisiaj mam dla Was przepis na krem witaminowy z witaminą A, C, E, z masłem shea, dziką różą i hibiskusem. Krem jest dość treściwy, gdyż jedynym użytym tłuszczem jest właśnie masło shea. Krem nie jest jednak tłusty, fajnie się wchłania, ale pozostaje wyraźną warstewkę ochronną na skórze. Krem z powodzeniem może być używany przez posiadaczki cery suchej, wrażliwej, naczynkowej czy dojrzałej. Może być używany zarówno na twarz, jak i skórę całego ciała. Szybko przynosi ulgę przesuszonej skórze. Może być więc używany na chłodne jesienne czy zimowe dni. Świetnie sprawdza się jako SOS do spierzchniętej, przesuszonej skóry dłoni czy stóp. Użyte w kremie masło shea odżywia skórę, pozostawia warstwę ochronną, zapobiega utracie wody, przez co zmiękcza ją i poprawia jej nawilżenie. Masło shea nie zatyka porów, więc może być używane przez posiadaczki cery trądzikowej, a jego właściwości bakteriobójcze przeciwzapalne przyspieszają zwalczanie trądziku. Masło shea odbudowuje barierę lipidową skóry, co wzmacnia jej funkcję ochronną i przyspiesza regenerację. Shea ujędrnia i uelastycznia skórę, działa więc przeciwzmarszczkowo. Masło shea chroni także skórę przed promieniowaniem UV. Kwiaty hibiskusa dzięki zawartości kwasów delikatnie złuszczają, rozjaśniają cerę, likwidują przybarwienia i skłócają zmarszczki. Hibiskus posiada działanie przeciwzapalne, wygładza cerę, zwężając pory i zmniejszając ich widoczność. Dzięki obecności antyoksydantów chronią skórę przed działaniem wolnych rodników i opóźniają starzenie się skóry. Obecność śluzu zmiękcza skórę i nawilża ją. Owoce dzikiej róży natomiast pobudzają produkcję kolagenu, chroniąc ją przed przedwczesnym starzeniem się. Zawartość przeciwutleniaczy chroni skórę przed szkodliwym działaniem środowiska zewnętrznego, co wzmacnia działanie przeciwzmarszczkowe. Dzika róża chroni naczynka krwionośne przed pękaniem i wzmacnia je, co docenią posiadaczki cery naczynkowej. Obecność kwasów delikatnie złuszcza skórę i rozjaśnia ją. Róża ma działanie przeciwzapalne i wspomaga regenerację skóry. A jak taki krem wykonać? Do pierwszego naczynia odważam 60 g wody destylowanej. Następnie do wody wrzucam torebkę ziół z hibiskusa i owocu dzikiej róży. Mogą być też zioła sypane i wtedy dodajemy około łyżkę stołową takiej mieszanki. Naczynie przykrywamy i ustawiamy na łaźni wodnej. Do drugiego naczynia odważam 3 g emulgatora oraz 5 g alkoholu cetylowego. Alkohol cetylowy ma efekt kondycjonujący na skórę, zapobiega jej wysuszaniu oraz wpływa na smarowalność kosmetyku i jego konsystencję. Następnie odważam 20 g masła shea. Kolejnym składnikiem jest 2,5 g witaminy C. Jest to forma stabilna, rozpuszczalna w tłuszczach, dlatego dodaję ją właśnie do fazy tłuszczowej. Zlewkę przestawiam na łaźnię wodną aż do momentu stopienia się składników i rozpuszczenia witaminy C. Po rozpuszczeniu fazy tłuszczowej zaczynam ją od razu intensywnie mieszać, dodając stopniowo gorącej herbatki ziołowej. Mieszanka początkowo jest jeszcze płynna, ale po całkowitym ostudzeniu zgęstnieje. Możemy włożyć zlewkę do naczynia z zimną wodą, ciągle mieszając, lub odczekać parę minut i po tym czasie dalej intensywnie mieszać. Jak widzicie, po całkowitym ostygnięciu krem nabrał przyjemnej konsystencji. Teraz możemy dodać kolejne składniki. Ja zdecydowałam się na 5 g gliceryny oraz 1 gram kwasu hialuronowego. Całość dokładnie mieszamy. Następnie dodaję 0,5 grama witaminy E oraz 1 gram witaminy A. Mieszam krem intensywnie i na koniec konserwuję. Dodaję 1 gram konserwantu ekologicznego oraz olejki eteryczne. Ja zdecydowałam się na 7 kropli olejku eterycznego różanego
oraz 3 krople olejku zapachowego waniliowego. Całość mieszam po raz ostatni. Krem przekładam do czystego i odkażonego opakowania. Krem jest już gotowy do użycia. Mam nadzieję, że przepis Wam się przyda. Serdecznie polecam, bo krem jest naprawdę super. Do usłyszenia w następnym filmiku. Pa, pa!